Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. Kolejna odsłona podcastu Skądinąd przed Państwem. Tym razem gościmy profesora Arkadiusza Stępina. Już kiedyś był w Skądinąd, historyka, politologa związanego z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie i Uniwersytetem we Fryburgu. Niesamowitego gawędziarza, erudytę, no w ogóle postać barwną i przeciekawą. Rozmawiam z profesorem Stępinem o bardzo wielu różnych sprawach, ale generalnie o przeszłości, aktualności i przyszłości Zachodu. Rozmawiamy trochę o tych liniach podziału, które dzisiaj przebiegają przez świat. Tyleż światopoglądowego, politycznego, co społecznego, o źródłach tych podziałów. Zastanawiamy się, jakiego rodzaju konsekwencje te podziały mieć będą i co nas czeka. Czy nas czeka wojna, czy nas czeka czas jakiejś nowej plemienności, czy te konflikty polityczne, tożsamościowe, społeczne, które dzisiaj trawią naszą rzeczywistość, zaowocują właśnie jakimś rodzajem takiej dyspersji jeszcze głębszej, społecznej i politycznej, czy też może jak właśnie będzie taki wątek w tej rozmowie, jak profesor Stępin argumentuje, jakiś rodzaj nowego globalnego sojuszu się będzie musiał w pewnym momencie pojawić. Dlaczego to Państwo usłyszą w rozmowie? Jedna uwaga techniczna, troszkę gorzej mnie słychać w tej rozmowie niż zazwyczaj, a to dlatego, że no, zamiast korzystać z dobrego mikrofonu, z którego zazwyczaj korzystam, nagrywał się mój dźwięk via słuchawki i mikrofon w słuchawkach, po prostu z jakiegoś niedopatrzenia zapomniałem dobrze w ustawieniach zaznaczyć źródło dźwięku, także przepraszam Państwa z góry, nie będzie to taka jakość, do jakiej Państwo są tutaj skądinąd przyzwyczajeni, no ale też dramatu nie ma, normalnie się tego słucha, tylko jest pewna drobna różnica pomiędzy tym, jak Państwo teraz mnie słyszą, a jak Państwo mnie będą słyszeli w rozmowie już za moment. Na życzenia noworoczno-świąteczne jeszcze czas przyjdzie, więc po prostu zapraszam na rozmowę z profesorem Arkadiuszem Stępinem. Profesor Arkadiusz Stępin gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Arku. Witam, dzień dobry, cześć. Z jaką refleksją kończysz rok 2021 i zaczynasz 2022? Bardzo nietypową, ponieważ to, co miało być takim incydentem, i tu mam na myśli pandemię, trwa w czasie, czy też rozkłada się na długi okres czasu, co wychodzi już poza zdarzenie incydentalne i pewnie nie różni się tym od reszty ludzkości. Płynę ze strumieniem. No ja pamiętam, przed rokiem sytuacja była skomplikowana i trudna, bo mieliśmy intensywną drugą wtedy falę zachorowań na COVID w okolicach świąt. Był lockdown, siedzieliśmy w domach, ale zarazem wiadomo było, że za niedługo już będą szczepienia. No i wszyscy liczyli na to, że pojawią się szczepienia i już będziemy mieli sprawę z głowy. Tymczasem okazuje się, że i szczepienia nie pomogły, to znaczy pomogły istotnie, bo jednak po pierwsze wirus się rozprzestrzenia z mniejszą częstotliwością pośród zaszczepionych, a po drugie i najważniejsze, szczepienia skutecznie niemal w 100% chronią przed ciężkim przebiegiem i śmiercią. Natomiast no, pandemia niestety trwa, pojawiają się nowe mutacje. To rzeczywiście jest trochę niespodziewany obrót spraw, choć i byli tacy, którzy twierdzili od początku, że musimy się nastawić na co najmniej kilka lat walki z tym cholerstwem, że się tak wyrażę. I tkwimy w jakimś sensie w takiej pułapce, gdyż jesteśmy trochę bezradni. Widać to na przykładzie polityki, która próbuje opanować wyzwanie, opanować problem, ale do dyspozycji czy też narzędziem polityki jest zarządzanie społeczeństwem, administracyjne zarządzanie społeczeństwem. Nie do końca mamy rozpoznaną sytuację biologicznie,
medycznie, stąd odpowiedzi polityki są też niedoskonałe. A w ramach odpowiedzi polityki, która zarządza nami dzięki no, tej legitymacji, którą myśmy tej polityce oddali, nie czujemy się mimo wszystko bezpieczni. Tu dochodzi jeszcze do takich dwóch, moim zdaniem, konfuzyjnych doświadczeń, które generują czy też zwiększają nasze poczucie niebezpieczeństwa, lęku. To jest trwanie w długich procesach. My, kiedy bierzemy do ręki smartfon, nastawieni jesteśmy na niezwykle krótką sekwencję. I ona nas, przynajmniej lwią część społeczeństwa, określa i definiuje. Ruch scrollowania palcem displeju jest nie dłuższy niż kilka sekund. Tymczasem my mamy rozciągniętą, jesteśmy zakotwiczeni w rzeczywistości rozciągniętej już na lata. To przewyższa nasze zdolności poznawcze, zdefiniowane frekwencją scrollowania telefonu. Dwa lata to jest epoka. To jest epoka. Ja tu jeszcze dwie rzeczy dodam, dwa aspekty tej kultury. Po pierwsze, to jest oprócz tego, co powiedziałeś, kultura nastawiona na szybkie rozwiązania, a po drugie to jest też kultura, która nie toleruje żadnego dyskomfortu, to znaczy, która zachęca do tego, żeby wszystkie dyskomforty niwelować, a to środkami farmaceutycznymi, a to jakimiś innymi. No a tutaj mamy do czynienia właśnie z sytuacją, która jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich tych takich kompulsywnych odruchów dzisiejszego świata i żeby było szybko i żeby było skutecznie i efektywnie i jeszcze żeby nie było dyskomfortu. Tutaj mamy wszystko naraz. Tak, przekonanie o tym, że na problem istnieje remedium, jest oczywiste, ponieważ wchłaniamy reklamę jak gąbka i w momencie, kiedy mamy pryszcze na policzku, bierzemy po jakiś tam cudotwórczy środek, który dotykamy i on w ciągu dwóch sekund pryszcz znika zgodnie z przesyłaniem reklamy. Kiedy mamy nieposprzątany dywan, bierzemy też jakiś cudotwórczy środek i w ciągu dwóch sekund mamy posprzątany pokój, tymczasem czy mieszkanie. Tymczasem tutaj zachodzi sytuacja tego potwornego dyskomfortu. Bierzemy ten cudotwórczy środek, obojętnie czym to jest, i nie działa, bo dalej tkwimy w tej pułapce. I jeszcze jedna taka refleksja mi się nasunęła. Jesteśmy o tyle bezradni, ponieważ właśnie z tą regułą i przesłaniem reklamy mamy krótkie spięcie, krótkie podanie, krótką piłkę, jest problem, jest remedium, nie ma problemu. Tymczasem tu jesteśmy zmuszeni do posługiwania się jakąś taką głęboką syntezą, by się w ogóle odnaleźć. Tymczasem nasze umysły, mówię tu o lwiej części populacji, nie są przygotowane na konfrontację z głęboką syntezą. Nasza cywilizacja generalnie cierpi na brak syntezy. Mamy nawet na poziomie naukowym dobrych analityków, dobrze rozpoznanie makroprzestrzenie, natomiast i filozofia, i nauka, i przewodnicy ludzkości nie oferują nam głębokich syntez. I to powoduje nasz dyskomfort. Może to jest tak, Arku, że po prostu czas syntez się już skończył, że zorientowaliśmy się, że nie mamy narzędzi do tego, żeby adekwatne syntezy tworzyć. Różne syntezy, które generowaliśmy, okazywały się bezradne wobec złożoności i nieprzewidywalności świata i nieprzypadkowo tych syntez nie ma, to znaczy pragnienie wciąż jest w nas żywe, chcielibyśmy, żeby jakieś wielkie syntezy się pojawiały, ale one się nie tyle nie pojawiają, dlatego że nie wiem, brak nam środków intelektualnych albo nie chce nam się syntetyzować, tylko po prostu to już jest passé, tego już się na poważnie nie da dzisiaj zrobić. No akurat sukces Harariego, może nawet taki komercyjny,
sugerowałby, że istnieje głód na syntezę, nawet jeżeli byłaby ona nie w pełni trafna. To prawda. Ale oprócz Harariego trudno byłoby mi powiedzieć, kto w chwili obecnej ludzkości podpowiada takie daleko idące ściągi w postaci syntez. Poza Sloterdijkiem nikt mi tak nie przychodzi do głowy. Oczywiście mamy systemy filozoficzno-społeczne, czy w postaci religii, czy w postaci populizmu, czy w postaci no też niespójnego, ale jakiegoś systemu liberalno-humanistycznego, które te podpowiedzi sugerują, ale generalnie cierpimy na brak syntez. Nie mam w tej chwili takiego ukształtowanego poglądu, czy rzeczywiście te wielkie syntezy, które nas zasypywały do połowy XX wieku, rzeczywiście straciły swoją zasadność i relewancję, ale ten sukces Harariego jest w jakiś sposób niepokojącą, może żółtą lampką, która podpowiada, że gubimy się. Bez tych syntez też się gubimy. No właśnie, a jakie są twoim zdaniem pożytki płynące z takich syntez? Poza pożytkiem, powiedziałbym, o charakterze pewnej przyjemności intelektualno-estetycznej związanej z obcowaniem, z uspójnioną narracją o świecie, no bo coś takiego daje Harari właśnie, to jakie są takie głębsze pożytki, które z tego płyną? Dlaczego twoim zdaniem syntezy są tak istotne, jak rozumiem w ogóle, nie tylko w, nie wiem, w historii, ale właśnie w naukach społecznych, w filozofii? No, poza jakimś intelektualnym wyzwaniem, o którym ty powiedziałeś, i taką poznawczą satysfakcją, odpowiadają nam na podstawowe pytanie, sens życia. I to jest aż tyle, albo nawet aż tyle, jedynie tyle, albo aż tyle, odpowiadają na sens życia. Ale czy to nie jest tak, że w dzisiejszym świecie, który jest taki, wiesz, pokawałkowany bardzo, sfragmentaryzowany, w którym istnieją tak potężne antagonizmy społeczne, polityczne, to te syntezy są możliwe właśnie już tylko paradoksalnie w formie fragmentarycznej, to znaczy wyborcy, sprowadzając rzecz do takiego totalnego konkretu, wyborcy Donalda Trumpa, ludzie, którzy identyfikują się z nową prawicą, nową alt-prawicą, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, to są ludzie, którzy mają swoje syntezy i my mamy swoje syntezy, my mamy swojego Harariego, oni mają swoich innych autorów, którzy tego rodzaju syntez im dostarczają. Rosjanie mają wielkiego syntetyzatora Aleksandra Dugina, który już trochę stracił na mocy, sile i popularności, ale też dostarczał takich spoistych narracji o wielkiej Rosji i o porządku geopolitycznym. Natomiast z tego nie wynika, że te takie wielkie syntezy po tej czy po innej stronie się pojawiające, odwołujące się już to do po stronie nowej prawicy jakichś autorów o skłonnościach metafizycznych, już to w przypadku Harariego do ewolucjonizmu, no że ci autorzy się pojawiają, ale to już i tak nie jest nic, co by dawało, nie wiem, jakąś taką narrację, w której na przykład znakomita część, nie wiem, populacji Zachodu może się odnaleźć. Tutaj już są wyspy, te wyspy powstały, archipelagi wysp, ale nie ma jednej opowieści, tylko każda z tych wysp, każdy z tych archipelagów będzie miał jakąś swoją. W tym sensie te syntezy właśnie istnieją, tylko one są fragmentaryczne, one obsługują plemiona po prostu. No, może potrzebowaliśmy niecałych 10 minut, by dojść do największej syntezy, jaką możemy sobie wyłożyć, czyli
czyli fragmentaryzacji naszego globu i takiego podziału na być może tylko dwa plemiona, czyli to, które wierzy w aksjologię liberalno-humanistyczną i to, które hołduje przekonaniom populistycznym. I rozbicie globalnego świata, który nieprawdopodobnie skurczył się na w ciągu dwóch dekad, lat 90. i 2000, to ten podział po roku, w dekadzie lat 2010 jest osią tego świata. Myśmy w dziejach ludzkości nigdy nie mieli jednej syntezy dla całego obszaru globu, ale to wynikało z prostego faktu, że te części globu geograficzne nie były ze sobą skonfigurowane i połączone. Tymczasem po 90 roku nastąpił ten chwilowy upadek historii, czyli jedna wspólna oś, jeden wspólny mianownik dla całego globu został wyznaczony, ale on od dekady rozpadł się na te dwa fragmenty, dwie połówki, dwie hemisfery. I rzeczywiście są one w konkurencji i w momencie, kiedy mamy jedność terytorialną globu, posiadamy automatycznie równoczesne rozbicie aksjologiczne. Mnie to przypomina trochę sytuację Stanów Zjednoczonych z końca XVIII wieku. Nie mówię, że to jest analogiczne i mechaniczne porównanie, ale w dużym stopniu przypomina mi ten paradygmat USA z XVIII-XIX wieku, kiedy USA po 1776 roku, kiedy nadały sobie tę konstytucję, osiągnęły jedność terytorialną, ale nie było jedności aksjologicznej. Potrzeba było aż trzech pokoleń, czyli 90 lat, by znane z większości z kart Przeminęło z wiatrem doświadczenie wojny secesyjnej północy z południem do tej jedności terytorialnej dołączyło jedność aksjologiczną. I przykład Unii Europejskiej, która osiągnęła jedność terytorialną, 27 państw jest w pewnej wspólnocie, rozbita jest aksjologicznie na dwie połówki, właśnie tą liberalno-humanistyczną i tą populistyczną. Być może, przyjmując tutaj właśnie Harariego jako taki optymistyczny nerw, czy optymistyczną narrację, że jednak zmierzamy nie w kierunku dekompozycji, a w kierunku jakiejś harmonii, no to przynajmniej na obszar Unii Europejskiej musimy uzbroić się w tą nieznaną nam cierpliwość, nie do końca wyćwiczoną długim trwaniem pandemii, by za, nie wiem, dwa, półtora pokolenia osiągnąć jedność aksjologiczną. Ale myślisz, że rzeczywiście ją osiągniemy? Skąd ten optymizm? No, w przypadku USA to nastąpiło, bo po 1865 roku zniesiono niewolnictwo i ten problem, który tkwił u podstaw rozbicia terytorialnej jedności USA, czy też istnienia terytorialnej jedności USA, ale dekompozycji aksjologicznej, on po 1865 roku nastąpił. A ta różnica, która jest dzisiaj, bo oczywiście na najrozmaitsze sposoby się definiuje ten główny, taką główną linię demarkacyjną, główną linię podziału w dzisiejszych zachodnich społeczeństwach. Oczywiście ja się absolutnie zgadzam, że to jest właśnie chyba najbardziej trafna jej charakterystyka, ten, nazwijmy to, taki liberalno-humanistyczny i konserwatywno-metafizyczny, liberalno-humanistyczna opcja i konserwatywno-metafizyczna opcja, ale pewnie można by było jeszcze szukać jakichś innych charakterystyk, innych struktur podziału. Natomiast
Czy to nie jest tak, że te różnice jednak są rzeczywiście fundamentalne i głębokie, a nie ma narzędzi za bardzo w dzisiejszym świecie do tego, żeby nastąpiło tutaj jakieś porozumienie? Przeciwnie, to środowisko, w którym funkcjonujemy, środowisko mediów społecznościowych, środowisko wirtualne, ono właśnie napędza te tendencje do plemiennego dzielenia się, no i też idee, którymi operujemy, po obu stronach zresztą, one właśnie bardzo intensywnie akcentują te wątki tożsamościowe, co uniemożliwia de facto poszukiwanie takiej płaszczyzny porozumienia. Może jednak wracamy do takiej fazy nowej plemienności i nie dwa, trzy pokolenia, tylko nie wiem, 50 albo 100 musi nastąpić, żeby jakiś rodzaj nowego porozumienia był możliwy. No, w chwili obecnej, w oparciu o te narzędzia, które mamy, istotnie zszycie tych dwóch połówek właściwie tego konfliktu cywilizacyjnego czy konfliktu aksjologicznego wydaje się trudne, o ile nie niemożliwe. Ale pewną nutą optymizmu, czy też taką narracją optymistyczną, którą mogę się tu posłużyć, no to jest to, że wspólny wróg, jakkolwiek byśmy go nie definiowali, lub też zagrożenie zewnętrzne, w nieoczekiwany sposób może ten rów mariański zniwelować i zasypać. I w chwili, kiedy cywilizacja, czy też to plemię humanistyczno-liberalne, będzie postrzegało wspólne zagrożenie z zewnątrz razem z tym plemieniem populistycznym, nastąpią nieznane, wytworzymy nieznane do tej pory nam, czy też nieuświadomione do końca narzędzia, które pozwolą nam zasypać ten rów mariański. Ja czegoś takiej ewentualności nie wykluczam. Biorę to jako niewiadomą w równaniu, tak jak przed dwoma laty niewiadomą w równaniu była pandemia właśnie w cywilizacji high-techu. Zastanawiam się, na ile jednolita jest ta opcja tutaj przez nas przedstawiana jako jedna całość, ta humanistyczno-liberalna, bo mam wrażenie, że tutaj co najmniej dwa dałoby się obozy wskazać. Jeden taki identyfikujący się z tradycyjnymi liberalnymi wartościami, także przywiązany do gospodarki wolnorynkowej, choć oczywiście cywilizowanej rozmaitymi obostrzeniami i regulacjami, ale z drugiej strony mamy rosnącą w siłę nową lewicę odwołującą się do teorii krytycznych, skupioną pod hasłem wokeness, to amerykański termin, rozmawialiśmy tutaj w Skądinąd jakiś czas temu z Jeremą Piekutowskim na ten temat, który wydaje się być jednak, zresztą literalnie jest, expressis verbis, antagonistyczny względem tej opcji liberalnej. Tutaj mamy te dyskursy tożsamościowe, tutaj mamy rozmaite, bardzo daleko idące krytyki gospodarki kapitalistycznej. Ja nie jestem pewien, czy jeśli chodzi o tą część, nazwijmy to niekonserwatywną, no to jeszcze można w ogóle mówić o jakiejkolwiek jedności. Mam wrażenie, że jednak są tutaj dwa różne paradygmaty, dwa różne modele. Co więcej, ten model tożsamościowo-wokenessowy, jeśli można tak powiedzieć, on aktywnie zwalcza opcję liberalną, jest bardzo krytyczny względem całego systemu wartości w ogóle tworzących tą liberalną, zachodnią, oświeceniową wersję cywilizacji. I taka daleko idąca krytyka systemu wartości, który w ogóle Zachód stworzył i który jest jakąś taką, czy był przez długi czas, no, samoidentyfikacją aksjologiczną mieszkańców Zachodu, powoduje, że z kolei część tych konserwatywnych środowisk, no, uważa, że mamy tutaj do czynienia z tak daleko idącym samozaprzeczeniem,
z jakąś autodestrukcją, która jest obecna wewnątrz cywilizacji Zachodu, że jeśli by pójść tym torem, to Zachód po prostu upadnie, bo się sam zaneguje. Co ty o tym myślisz? Tylko doprecyzuję, mamy te nowe perspektywy teoretyczne, nie wiem, studia postkolonialne, krytyczną teorię rasy i tak dalej, no, które dokonują takiej krytycznej rewizji zachodniej historii, zachodniej humanistyki, badając ją pod kątem skomplikowanego, ukrytego często głęboko w dyskursie historycznym, ale też w praktykach ekspansji cywilizacyjnej, aparatu przemocy, aparatu opresji. Historia Zachodu widziana jest właściwie jako historia przemocy i jest postulat tego, żeby właśnie te wszystkie przemocowe struktury zdemontować, ale jedną z tych przemocowych struktur jest właśnie ta postawa klasycznie liberalna, oświeceniowa, która też jest widziana jako element właśnie tego, co trzeba zanegować, co trzeba przepracować i przemyśleć. No i w tym sensie powiedziałbym, ta nowa lewica stoi jednak w konflikcie, czy jest w sporze z tą opcją liberalno-humanistyczną, taką oświeceniową. Znaczy istnienie akademickich, czy też krążących akademickich ośrodków w nauce, konkurencyjnych do siebie z odmiennymi egzegezami, jeszcze nie jest złowieszcze. Jasne. Pytanie podstawowe, na ile przekłada się to na sprawczość polityczną oraz zdolność do podjęcia dialogu z tą stroną populistyczną. Wyobrażam sobie to całkiem konkretnie. Mówiąc o wspólnym zagrożeniu, miałem dla całej ludzkości i stanięciu w jednym szeregu i reprezentacji tego populistycznego plemienia i tego humanistyczno-oświeceniowego, miałem na myśli wyzwanie zewnętrzne, jakim na przykład jest zagrożenie klimatyczne, wobec którego, czy chcemy, czy nie chcemy, no będziemy musieli się zmierzyć znacznie powyżej pułapu określonego tegoroczną konferencją w Glasgow. Natomiast ta niejednolitość egzeges na obszarze akademicko-teoretycznym, filozoficznym, aksjologicznym nie bardzo by mnie martwiła i o ile nie będzie ona miała sprawczości politycznej, nie bardzo by mnie martwiła. Ale no, chyba, tej pory, na tej osi czasu nasza historia w ten sposób przebiegała, toczyła chyba się. Chyba ma tę sprawczość polityczną już, a po drugie jednak ta walka także wewnątrz świata akademickiego, no nie w Polsce, ale na pewno w Stanach Zjednoczonych, na pewno w Wielkiej Brytanii jest bardzo intensywna i taka tendencja do tego, żeby ujednolicić te perspektywy i żeby tylko jedna opcja była opcją autoryzowaną, a te nieprawomyślne były uciszane i niekiedy nawet relegowane z uczelni, no jest, to jest problem na wielu amerykańskich uczelniach i też nie tylko amerykańskich, więc tam się coś intensywnego dziać zaczyna. To są oczywiście początki dopiero, to są jakieś takie sytuacje, które no mają na razie formę zarodkową, ale wydaje mi się, że też na poziomie politycznym te dyskusje się toczą, na przykład na poziomie pewnych polityk publicznych, które są realizowane, a to w Stanach Zjednoczonych, a to w Europie, dotyczących no właśnie sposobu myślenia o kwestiach, nie wiem, różnorodności, równości i tak dalej. To są aktywne dyskusje polityczne i tu się ścierają właśnie w praktyce te opcje, o których mówimy. Ale cała historia ludzkości jest generalnie historią podziału. To prawda. Przykładając, czy też wychodząc od tego mitycznego czy legendarnego raju, gdzie istniała
jedność, absolutna jedność Boga z człowiekiem, czy przyrody z kosmosem, absolutna jedność, no mamy historię podziału. Te podziały zaczynają być szkodliwe dla całej ludzkości, jeżeli w pewnych obszarach nie uda nam się osiągnąć konsensusu. No, przewrotnie powiem, że ciągle wracamy do tego konsensusu i takie pojęcie, które tkwi gdzieś tam w historii ludzkości pod semantycznym zapisem wiecznego pokoju, polegało na tym, że ten wieczny pokój 3 dni później po podpisaniu został ponownie zrywany i dochodziło do konfliktu i wojny. Więc te podziały, one towarzyszą nam od samego początku. One są jednak tylko wtedy szkodliwe, jeżeli przynajmniej w XXI roku, XXI wieku, o ile paraliżują naszą odpowiedź globalną. Ale zdolność do taktycznych sojuszy też uczy nas w jakiś sposób historia. No nieprzypadkowo Związek Radziecki znalazł się w jednym sojuszu z państwami demokratycznymi, Francją, Anglią, Stanami Zjednoczonymi w czasie II wojny światowej, pomimo że wszystko ich dzieliło. Ale ten wspólny wróg zewnętrzny w postaci III Rzeszy no, ujednolicił, wygenerował sojusz, wspólną płaszczyznę działania wobec zewnętrznego, jeszcze większego zagrożenia. I dalej będę się w jakiś sposób może nie upierał, ale będę bronił tej tezy, że wyzwanie klimatyczne jako zagrożenie z zewnątrz dla rodzaju ludzkiego zmusi do przynajmniej taktycznego sojuszu i częściowo zasypania tego rowu mariańskiego. Ale nie odmawiam ci racji, że na skutek tych procesów, które obserwujemy, w które jesteśmy uwikłani od lat 90. 2000, ten podział na te dwa plemiona jest fundamentalny i on przechodzi nie tylko przez takie tą zachodnią społeczność, generując podpodziały, ale jest fundamentalny i obejmuje tak jednolite struktury, jak na przykład Kościół katolicki. No i ironią losu jest fakt, że mamy wprawdzie jednego urzędującego, a drugiego emerytowanego, ale de facto mamy dwóch papieży. Czyli te struktury podziału przechodzą przez jakby najbardziej trwałe struktury, jakie zdołaliśmy wymyśleć, wypracować. To samo dotyczy niepewności wobec być może jeszcze w inny sposób najbardziej trwałej struktury, jaką jest Pakt Północnoatlantycki. Pytanie, czy Pakt Północnoatlantycki NATO w momencie agresji na kraje bałtyckie sprawdzi się, uaktywni się i ten niepokój związany z brakiem jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie jest też dla mnie dowodem tej dywergencji ludzkości. Być może trzech papieży w ogóle będziemy mieli niedługo, bo Franciszek też zapowiadał, że pójdzie na emeryturę i że ten paradygmat dożywotniego sprawowania władzy na tronie Piotrowym odejdzie w przeszłość już całkiem być może. To wcale nie byłoby dziwne. No ale to by też tworzyło niezwykle ciekawą sytuację, nawiasem mówiąc. Tak, ale to egzemplifikuje właśnie upadek tych struktur trwałych, które otoczone, nie wiem, walorem świętości, jakiegoś sakrum, upadają tak jak częściowo upadła wiara czy przekonanie w zdolności cywilizacji high-techu na skutek pandemii, o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy.
Ja bym jeszcze zatrzymał się przy tej kwestii kryzysu klimatycznego i potencjalnego sojuszu globalnego, jaki ten kryzys może sprowokować. Czy nie masz wrażenia, że tu znowu mamy do czynienia z fragmentaryczną bardzo świadomością istnienia tego rodzaju zagrożenia, które też no, nie będzie miało formy, o tym wielu naukowców mówi. Ostatnio bardzo ciekawa książka się ukazała nakładem wydawnictwa CIS Michaela Schellenbergera, Apokalipsy nie będzie. No, to zagrożenie nie będzie miało takiego punktowego właśnie apokaliptycznego charakteru, tylko ono się na bardzo wielu różnych poziomach, w wielu wymiarach rozgrywa w czasie, w związku z czym świadomość współczesna, no, abstrahując od tego, że żyjemy w epoce postprawdy, teorii spiskowych i różnych takich właśnie wirtualnych rzeczywistości imitujących rzeczywistą rzeczywistość, no, dziś jest mnóstwo takich narzędzi pozwalających uchylić w sobie to zagrożenie, to znaczy wyprzeć je, zamienić je na coś zupełnie innego. I to się dzieje, to znaczy wydaje się, że niewielki raczej krąg, nie wiem właściwie, czy nie, może w ogóle nieliczni politycy dzisiaj podejmują realne działania mające na celu jakiś rodzaj zapobiegania katastroficznemu scenariuszowi. No bo gdyby politycy brali na poważnie to zagrożenie, to raczej zachowywaliby się już zupełnie inaczej i już wprowadzili rozmaite rozwiązania, które mogłyby nas przed jakimiś dolegliwymi potencjalnie skutkami zmian klimatycznych ochronić. Tymczasem wydaje się, że wszyscy jakoś po pierwsze do tego jak na razie podchodzą bardzo tak no, powoli nazwijmy to, a po drugie, że świadomość, czy w ogóle uznanie tego, że mamy do czynienia z tego typu zagrożeniem, też jest dosyć ograniczone. To znaczy takie środowiska jak, nie wiem, jeszcze do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych i jego bliskie otoczenie, Chiny, różne inne państwa, nie wiem, Brazylia, kraje rozwijające się, no, to też są kraje, które oczywiście muszą zbudować infrastrukturę i dopiero starają się o to, żeby jakoś cywilizacyjnie awansować i żeby też zarazem zbudować taką infrastrukturę, która będzie ich mogła ochronić przed skutkami tego kryzysu klimatycznego, ale żeby to zrobić, no to muszą prowadzić politykę wobec środowiska eksploatacyjną, rzecz jasna, ale już nawet abstrahując od tego, to są kraje, które po prostu często, czy w których rządzący politycy po prostu nie przyjmują do wiadomości tego istnienia, tego zagrożenia, mają alternatywne narracje, mają teorie spiskowe na ten temat, uważają, że to jest wszystko nieprawda i zachowują się tak, jakby tego nie było. Zgoda. Absolutnie zgoda. Ja bym powiedział nawet jeszcze bardziej dosadnie. Tracimy zdolność poznania, zdolność rozpoznania, ponieważ dysponujemy narzędziami wytwarzającymi kontra rzeczywistość, które delegitymują rzeczywistość, czy tak zwaną prawdę, to tracimy jako rodzaj ludzki możliwości poznawcze. A możliwości poznawcze są są warunkiem i punktem wyjściowym do diagnozy i do znalezienia remedium. Więc jeżeli produkujemy w gigantycznych ilościach kontrfaktyczną rzeczywistość, paradoksalnie w cywilizacji cyfrowej powodujemy, że gasimy latarkę, która ma nam oświecić tą jaskinię Platona. Ale jednocześnie wprowadzam, może też w jakiś sposób lekko, nie do końca racjonalny, wprowadzam tą metapłaszczyznę w postaci zwarcia szyku w momencie totalnego zagrożenia całej ludzkości jako tej determinanty, która
przynajmniej częściowo taktycznie pozwoli zasypać ten aksjologiczny rów mariański. Bo ja się zgadzam z tym twoim wywodem, ale uzupełniam go tym kołem ratunkowym w postaci jednolitej reakcji na zagrożenie. Jeżeli znikną wyspy w Polinezji, czy zostaną zalane niewielkie wyspy na Pacyfiku, to pewnie znajdą się egzegezy tłumaczące ten fakt ignorancją zagrożenia klimatycznego, ale tu też popadam tylko w spekulacje, bo daje wiarę, czy daje przekonanie jednak temu wytłumaczeniu, że w chwili, kiedy zniknie jedna czy druga wyspa, uda się taktycznie zawrzeć sojusz obydwu plemionom wobec nieuchronnej katastrofy klimatycznej. Bylebyśmy mieli na to jeszcze oczywiście czas. No właśnie, to jest chyba kluczowa sprawa. Bo też tkwimy w pułapce instrumentów, jakie daje nam polityka, czy możliwość politycznego porozumienia, zawarcia tego zgniłego taktycznego sojuszu. No ale wiesz, tutaj jest coś takiego, na co ten Schellenberger zwraca uwagę w tej książce, którą wspomniałem wcześniej. To jest bardzo, moim zdaniem, trafna myśl. On akurat dużo pisze na temat Brazylii. Też zna ten kraj dobrze, bo pracował przez wiele lat w różnych organizacjach, które działały właśnie w Brazylii, takich NGO-sach i spędził tam dużo czasu. I mówi, to jest kraj, który, no właśnie, on w tej chwili nastawiony jest intensywnie na budowanie infrastruktury, na walkę z biedą i to radykalną biedą, która tam panuje. I nie da się tego zrobić bez korzystania z pewnych zasobów naturalnych, to znaczy bez czegoś, co z kolei postrzegane jest właśnie jako gospodarka rabunkowa, tyle że kraje zachodnie, które dzisiaj wprowadzają zielone programy, a i tak wprowadzają je w sposób bardzo oporny i wiadomo jak to wygląda, widzimy dzisiejszy kryzys energetyczny w Europie, o żadnym zielonym planie w ogóle mowy nie ma w tym sezonie grzewczym, nikt tych wszystkich rozwiązań wprowadzać nie będzie, no bo po prostu nie ma gazu za wiele, więc trzeba po prostu korzystać z wszystkich możliwych dostępnych okoliczności, co też jest bardzo ciekawe skądinąd i urealnia takie bardzo idealistyczne narracje polityczne na ten temat, ale kraje zachodnie no właśnie na tym zbudowały całą tę swoją współczesną infrastrukturę, właśnie na eksploatacji środowiska naturalnego. Infrastruktura z kolei paradoksalnie jest czymś, co pozwala zabezpieczyć się przed skutkami nieuchronnych zmian klimatu. No więc jaka jest właśnie propozycja dla takiej Brazylii? To znaczy, co oni by mieli w gruncie rzeczy zrobić i co Zachód daje w zamian za odejście od pewnej formy eksploatacji środowiska naturalnego, która tam w tej chwili ma miejsce. I pandemia, i to rozbicie na dwie hemisfery naszego globu odzwierciedla istniejący wcześniej podział na państwa bogate i państwa biedne. I bez tych propozycji transferu cywilizacyjnego do krajów tego tak zwanego trzeciego świata nie uda się zszyć naszego globu. No sprawa jest oczywista. No właśnie. W tym sensie ten podział istniał de facto od przynajmniej końca II wojny światowej i trzeci świat, tu Brazylia jest takim wdzięcznym przykładem, pomimo niewielkiej liczbowo grupy partycypującej w tej cywilizacji pierwszego świata, dużych miast, była państwem z analfabetyzmem
z biedą, ubóstwem społecznym, nędzą, chorobami. I bez transferu cywilizacyjnego z krajów pierwszego świata, tego high-techu, nie uda nam się zszyć obydwu płuc naszej planety. To jest oczywiste. A ty myślisz, że szykuje się kolejna wojna? Teraz już od takiej perspektywy, powiedzmy na kolejne 100-150 lat, przeszedłbym do perspektywy na kolejne 10 lat na przykład. Dużo dziś mówi się o tym, że zresztą wiemy o tym, że sytuacja globalna jest niezwykle napięta. Kilka jest takich podmiotów, no w szczególności Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. To są takie podmioty, które zainteresowane są globalną dominacją. Każdy z nich inaczej oczywiście i każdy z nich inaczej o tym myśli, natomiast no, napięcie i antagonizm pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi to jest fakt od pewnego czasu. Niektórzy mówią, że ta wojna już trwa pomiędzy tymi krajami. Są różne gesty symboliczne, na przykład dotyczące igrzysk w Chinach zimowych nadchodzących ze strony Stanów Zjednoczonych, ale czy tutaj jest niebezpieczeństwo twoim zdaniem na już taki otwarty konflikt po prostu? Jeśli tak, to jak on miałby wyglądać? No i jak z kolei widzisz też to, co się dzieje aktualnie na linii, nie wiem, Rosja, Ukraina, Białoruś, Polska? Czy tutaj też jakieś niebezpieczeństwa lokalnej, ale z potencjałem do rozwinięcia się w globalną wojny istnieje i czy w ogóle w dzisiejszym świecie twoim zdaniem wojna jest możliwa i jak by ona wyglądała, jaka wojna? Nawiążę do naszego wcześniejszego dialogu, czyli akurat przykład Chin dowodzi, że z państwa trzeciego świata, jakim w tej chwili jest Brazylia, no to akurat przykład Chin dowodzi, że można zlikwidować głód, biedę, ale jednocześnie idzie to ze wzrostem autoświadomości, politycznego znaczenia, poszerzania wpływów politycznych. Czyli optymistyczny wydźwięk, że miliardowy kraj może osiągnąć taki rozwój, że zlikwiduje biedę i głód, idzie w parze z konstatacją, iż nie kończy się ten rozwój na likwidacji biedy i głodu, ale przechodzi płynnie we wzrost wpływów politycznych nawet do rangi supermocarstwa, generując zagrożenie i przemoc. Czy grozi nam konflikt polityczno-cywilizacyjny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi? My tkwimy w tym konflikcie, który nieprawdopodobnie przyspiesza, i jeżeli ten rok upływający 2021 nie obfitował w takie spektakularne punkty szczytowe, nie było jakiegoś spektakularnego zamachu, nie było jakiegoś spektakularnego wydarzenia, to w tym czasie długiego trwania, o którym mówiliśmy, które tak świetnie opisał Fernand Braudel, w tym czasie długiego trwania, kiedy de facto nic się jakby z pozoru nie dzieje, jak na przykład też mi się tutaj nasuwa takie skojarzenie z mało znanym czy w ogóle nieznanym cesarzem rzymskim Komodusem. My znamy Cezara, my znamy Oktawiana Augusta, ale nie znamy Komodusa, bo za jego tych kilkunastu lat rządów właśnie nie działo się nic spektakularnego, to toczą się właśnie te strukturalne procesy, podczas których kropla drąży skałę. I w tym 2021 roku, w tych kilku ostatnich latach, konflikt amerykańsko-chiński nabrzmiewa, ropnieje, wypełnia się lawą i nie brakuje już w tej chwili poważnych opiniotwórczych
speców od no, wojskowych, także w Stanach Zjednoczonych, którzy twierdzą, że zmierzamy do pułapki Tuklidesa, że zmierzamy do konfliktu amerykańsko-chińskiego, globalnego, które nie wykluczają taktycznego użycia broni jądrowej. No to brzmi złowieszczo, ponieważ do tej pory w konfliktach nie używano taktycznej broni jądrowej, czyli tej, która byłaby wysyłana czy też wyrzucana rakietami na odległość 500-600, no do 1000 kilometrów. I co by tak, jakby to miało wyglądać? To znaczy, ale, możemy jakiś ale dalej, taki scenariusz dalej, dalej poruszamy się w sferach spekulacji, wprawdzie autorytetów militarnych. One brzmią niepokojąco, ponieważ twierdzą, że ten konflikt chińsko-amerykański, on jest bliżej niż dalej, czyli może eksplodować w ciągu najbliższej dekady. To nie jest odległość, perspektywa czasu wielka. No, dekada, no to równie dobrze może być 5-6 lat. Z drugiej strony mamy inną przesłankę, też spekulatywną, która nas trochę uspokaja, bo do tej pory nie używano broni jądrowej, także taktycznej w konfliktach militarnych. Więc przeciwważą się lub też znoszą się te dwie przesłanki. Nie jesteśmy prorokami, więc nie jesteśmy w stanie definitywnie odpowiedzieć, czy grozi nam konflikt militarny przy udziale, czy też z wykorzystaniem taktycznej broni nuklearnej. Natomiast te dwie pułapki, które są przed nami, konflikt o Tajwan i to, co ty powiedziałeś, czyli konflikt o wschodnią Ukrainę, są rzeczywiście, spełniają warunki wygenerowania konfliktu na tej zasadzie, w jaki Bałkany stały się praźródłem I wojny światowej, a Polska, generująca problemy nierozwiązane po I wojnie światowej, stała się źródłem i zarzewiem II wojny światowej. W tym sensie Ukraina i Tajwan spełniają warunki pułapki generującej konflikt globalny. No i to będą pułapki, które zadziałają rzeczywiście twoim zdaniem, czy jednak nie wiem, że troszkę cię proszę o to, żebyś teraz powróżył, ale na twoją historyka, politologa, na twoją intuicję, jak to wygląda. Dzisiaj przy tych układach globalnych, przy tym, jak rzeczywistość globalnej polityki, globalnej ekonomii wygląda. Uwzględniając siłę i furor konfliktów, uwzględniając też tezę, że wbrew Stevenowi Pinkerowi nie mamy de facto zmniejszenia napięcia i konfliktów, śmiem jednak twierdzić, że wykształciliśmy, przynajmniej w tej cywilizacji naszej zachodniej, wykształciliśmy instrumenty deeskalowania konfliktów. Czy to byśmy nazwali badawczym procesem pokojowym, czyli to, co praktykowano w Niemczech, we Francji, w Europie Zachodniej po II wojnie światowej, to jednak ta kultura deeskalowania konfliktów, uśmierzania ich, zawierania gniłych kompromisów, oczywiście w cudzysłowie, jest taką rękojmią, którą musimy brać poważnie pod uwagę. I biorąc już konkretnie przykład na przykład porozumień mińskich, które są niedoskonałe i nazywane są częściowo zgniłym kompromisem, jest to doświadczenie, które
nie tylko w moim przekonaniu, uratowało nas przed wybuchem zbrojnego konfliktu w 2014-2015 roku na Ukrainie. Więc musimy brać pod uwagę także i tę przesłankę, w jaki sposób uspokajającą, nas uspokajającą. No a ten konflikt, nazwijmy to, na granicy polsko-białoruskiej, to w tej chwili oczywiście jest w jakiejś fazie wygaszenia. Mamy tą aktualnie medialnie głośną historię polskiego żołnierza, który znalazł się po stronie białoruskiej i przeszedł na tamtą stronę. Natomiast sytuacja jest jak na razie w takiej fazie hibernacji, wydaje się. Należy się spodziewać, że oczywiście będą powtórki z tego, co tam się działo, nie wiem, dwa miesiące temu, miesiąc temu jeszcze. Ale na ile to jest taki właśnie taki obszar, który twoim zdaniem będzie nadal inwadowany przez Rosję, Białoruś, nadal będą się starały te kraje prowadzić jakąś własną politykę nastawioną na destabilizację Unii Europejskiej, destabilizację Polski, a na ile to jest coś, co właśnie już zostanie, nazwijmy to, odpuszczone? Strukturalnie konflikt się nie zakończył, jego manifestacja w postaci konfliktu granicznego, czy de facto żonglowaniem kryzysu humanitarnego, osłabła, ale i być może ta formuła prowokowania czy prowokacji NATO, w tym momencie Polski, przez Białoruś i Rosję się wyczerpała, ale to nie oznacza, że Białoruś i Rosja skapitulowały i złożyły broń. Będą w inny sposób, ale też pod progiem militarnym drażnić i prowokować układ, czy też sojusz natowski. Natomiast ta formuła konfliktu granicznego Polska-Białoruś wyczerpała możliwości uwodzenia, drażnienia i prowokowania. Co jeszcze przed nami, jak już pod koniec tej rozmowy jesteśmy w takim trybie przewidywań, jakichś prekognicji, to co jeszcze twoim zdaniem czeka nas w 2022 roku, jakie wyzwania lokalne, globalne przed nami? Pewnie rok 2022 okaże się podobnie jak 2021 skąpy w takie spektakularne incydenty i wydarzenia, ale ta kropla będzie drążyła skałę i struktury, w których tkwimy od ponad dekady, będą dalej się rozwijały. Czyli nie sądzę, żeby udało nam się rozwiązać i wyzwanie klimatyczne i napięcie amerykańsko-chińskie i ten postępujący, czyli petryfikację społeczną tego świata zachodniego, oświeceniowego i tego populistycznego. Notowania prezydenta Bidena pikujące w dół i wzrost, przynajmniej sondażowy, popularności Donalda Trumpa, który nie zniknął i który pewnie nie zniknie, który będzie za dwa lata stawał czy indywidualnie, osobiście, czy w postaci swojego klona do wyścigu o Biały Dom. Myślisz, że Republikanie go poprą wtedy? Wystawią go. Jeżeli będzie zapewni im popularność i gwarantował, może nie gwarantował, ale będzie spełniał oczekiwania i nadzieje na zwycięstwo, tak, myślę, że tak. Jeżeli do tej pory nie zostanie skazany sądownie, to z pewnością sam wystartuje. Ale pewnie nie jest takie istotne, czy to będzie Trump, czy to będzie jego klon, będzie to na pewno przedstawiciel
tej cywilizacji populistycznej, hołdującej teoriom spiskowym szerokiej aksjologii populistycznej. Więc ta konfrontacja, o której na początku rozmowy mówiliśmy, tocząca się w wymiarze globalnym, w 2024 roku osiągnie swój szczyt w Stanach Zjednoczonych. No a w Polsce, jak myślisz, jak ten rok będzie wyglądał? W Polsce prawdopodobnie też nie uda się zszyć tego podziału między obydwiema stronami. Politycznych rozstrzygnięć też nie będzie. Natomiast duże znaczenie będzie miała pandemia, nie tylko dla takich konkretnych rozstrzygnięć politycznych, ale także dla naszego rozpoznania i poznania. Jeżeli nie uda nam się wyjść z tego niewprowadzonego lockdownu dalej będziemy skazani na brak podstawowej sprężyny, która nas napełnia, a tą sprężyną jest konfrontacja i wymiana. Pandemia powoduje, że jesteśmy pozbawieni spotkań i naturalnej wymiany, która drzemie w nas jako sprężyna ewolucyjno-cywilizacyjna. Konfrontacja online, wymiana online jest niedoskonała i niekomplementarna. I trwanie w pandemii pozbawia nas tej sprężyny, co generuje w moim przekonaniu i konfiguruje ułomność i naszego poznania, naszego rozpoznania i naszych interakcji. I w tym będziemy tkwili z pewnością jeszcze w 2022 roku. Bardzo dziękuję, Arku, za ten rzut oka w przeszłość, w teraźniejszość i w przyszłość dzisiejszego świata i dzisiejszych społeczeństw. No i wszystkiego dobrego w nowym roku ci życzę. I wesołych świąt i spokojnych. Mimo wszystko dziękuję i wzajemnie, Tomku. Dziękuję, profesor Arkadiusz Stępin. Był państwa gościem. Wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać Skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl/skandinat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony Górskiej-Kotca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.